Co to w ogóle jest czas present simple i dlaczego nazywamy go czasem teraźniejszym prostym? Czy to znaczy, że mamy jeszcze jakiś czas teraźniejszy skomplikowany? Kiedy używamy czasu present simple? O tym wszystkim już za chwilę. Czas present simple to, jak już wspominałam, czas teraźniejszy prosty, a nazywamy go prostym, dlatego że składa się tylko z jednego elementu czasownika w przeciwieństwie do innych czasów teraźniejszych w języku angielskim. Czas Present Simple to zazwyczaj pierwszy czas, z jakim będziemy mieli do czynienia, ucząc się języka angielskiego. I jest on dosyć prosty. Jak tworzymy zdania w Present Simple? Weźmy na przykład czasownik work, czyli pracować. Jak powiemy ja pracuję? I work. Proste, prawda? Odmienimy sobie to zdanie przez osoby. I work. You work. He works. She works. It. Works. I w liczbie mnogiej, we work. You work. They work. Jak widzimy, w trzeciej osobie liczby pojedynczej dodaliśmy końcówkę s do naszego czasownika work. I mamy works. Weźmy inne zdanie. Ja oglądam telewizję. I watch TV. I odmienimy to zdanie przez osoby. I watch TV. You watch TV. He watches. TV. She watches TV. It watches TV. I w liczbie mnogiej, we watch TV. You watch TV. They watch TV. Tutaj również dodaliśmy końcówkę w trzeciej osobie liczby pojedynczej, tylko jest to ES zamiast samego S. A dlaczego? Dlatego, że jeżeli czasowniki są zakończone na O, SS CH, SH, Bądź x, wówczas dodamy końcówkę es, żeby łatwiej było też wymawiać. Czyli do czasownika go, czyli iść, dodamy końcówkę es, bo jest zakończony na o. Podobnie z czasownikiem do, czyli robić, dodamy końcówkę es, dlatego, że też jest zakończony na o. Ale już do czasownika make, czyli też robić, dodamy końcówkę s, dlatego, że make jest zakończone na samogłoskę e. Przy okazji warto wspomnieć o jeszcze jednej regule, a mianowicie o tym, co się dzieje z czasownikami zakończonymi na spółgłoskę plus Y. Na przykład czasownik study, czyli uczyć się. I study, ale już he studies. Bierzemy końcówkę Y i zamieniamy ją w IE. I tak mamy końcówkę IES. Studies. Podobnie będzie z czasownikami takimi jak cry, czyli płakać lub try, czyli próbować. Ale już na przykład z czasownikiem play, czyli bawić się, będzie inaczej. Dlatego, że play jest zakończone na samogłoskę i y. I wtedy nic nie robimy z y, dodajemy po prostu końcówkę s. No dobra, to skoro już sobie powiedzieliśmy o końcówkach i jak tworzyć zdanie oznajmujące w języku angielskim, to jak tworzyć zaprzeczenie? W przypadku zaprzeczenia trzeba tutaj do zdania dodać nie tylko słówko not, które oznacza nie, ale też czasownik posiłkowy do. I tak nasze zdanie ja nie pracuję będzie wyglądało w następujący sposób. I do not work. Ja nie pracuję. Odmieńmy to teraz przez osoby. I do not work. You do not work. He does not work. She does not Work. It does not work. We do not work. You do not work. They do not work. I znowu widzimy, że w trzeciej osobie liczby pojedynczej zyskaliśmy końcówkę s, tylko tym razem doczepiła się ona nie do naszego czasownika głównego work, ale do naszego czasownika posiłkowego do. I mamy w trzeciej osobie liczby pojedynczej does. Zgodnie z zasadą, że czasownik jest zakończony na "-o", więc dodajemy "-es", zamiast samego "-s". A więc konstrukcja na zaprzeczenie wygląda następująco. Osoba plus czasownik posiłkowy "-do", plus słówko "-not", plus nasz główny czasownik. No dobrze, to co w takim razie z pytaniami? W pytaniach również posłużymy się czasownikiem posiłkowym "-do". Jeżeli chcemy stworzyć pytanie, czy ty pracujesz, to powiemy "-do you work?". I odmienimy to też przez osoby. Do I work? Do you work? Does he work? Does she work? Does it work? I w liczbie mnogiej Do we work? Do you work? Do they work? I jak widzimy znowu w trzeciej osobie liczby pojedynczej mamy does zamiast do, dlatego że ponownie musimy dodać końcówkę s w trzeciej osobie liczby pojedynczej i dodamy ją wtedy do czasownika posiłkowego znowu zamiast naszego głównego czasownika. No to świetnie, to teraz już umiemy tworzyć zdania w present simple. Ale jest jedno ale. Przyjrzyjmy się jeszcze czasownikowi być. Najpierw odmieńmy sobie czasownik być przez osoby. I am. You Are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Super. Jeżeli chcemy stworzyć zdanie, to dajemy po prostu czasownik być w odpowiedniej formie, w present simple. Czyli na przykład ja jestem lekarzem. I am a doctor. I odmienimy to też przez osoby. I am a doctor. You are a doctor. He is a doctor. She is a doctor. It is a doctor. I w liczbie mnogiej We are doctors. You are doctors. They are doctors. Zauważmy, że daliśmy liczbę mnogą od lekarza, dlatego, że my jesteśmy lekarzami. W liczbie mnogiej oczywiście. Żadna nowa filozofia, po prostu trzeba się nauczyć odmiany czasownika być i wstawić go w odpowiedniej formie. Jeżeli chcemy stworzyć zaprzeczenie, to z czasownikiem być nic z prostszego. Z czasownikiem być nie potrzeba już żadnego czasownika posiłkowego. Po prostu wstawiamy słówko not po czasowniku. Czyli na przykład ja nie jestem lekarzem. I, am not a doctor. I odmienimy to przez osoby. I am not a doctor. You are not a doctor. He is not a doctor. She is not a doctor. It is not a doctor. I w liczbie mnogiej. We are not doctors. You are not doctors. They are not doctors. I w końcu dochodzimy do tworzenia pytań, co jest oczywiście banalne w przypadku czasownika być. Mianowicie przenosimy być na początek zdania. Am I a doctor? Czy ja jestem lekarzem? Am I a doctor? Are you a doctor? Is he a doctor? Is she a doctor? Is it a doctor? I w liczbie mnogiej. Are we doctors? Are you doctors? Are they doctors? No i świetnie, to teraz umiemy tworzyć zdania w Present Simple, zarówno w przypadku normalnych czasowników, jak i w przypadku czasownika być. To teraz, kiedy stosujemy ten czas Present Simple? Co właściwie oznacza zdanie: I work. Ja pracuję, ale nie pracuję w tej chwili, tylko pracuję ogólnie, czyli użyjemy go do stwierdzenia faktów. Ja pracuję albo do stwierdzenia rzeczy, które są oczywiste. Czyli np. woda gotuje się w 100 stopniach. Water boils at 100 degrees. Użyjemy też czasu present simple w momencie, kiedy mówimy o czynnościach powtarzających się. Czyli np. zawsze wstaję o 7 rano. I always get up at 7 a.m. Albo nigdy nie wstaję o 7 rano. I never get up at 7 a.m. I tutaj te słówka always oraz never są tak zwanymi przysłówkami częstotliwości. Inne przysłówki częstotliwości to na przykład sometimes, often, rarely. I te słówka są dla nas taką podpowiedzią, że właśnie wtedy powinniśmy użyć czasu present simple. Kolejnym słówkiem, który może być dla nas też podpowiedzią, to jest słówko na przykład every. Every Monday. I go to the doctor's every Monday. Chodzę do lekarza co poniedziałek. I shave my beard. Every Tuesday, gole brodę, co wtorek. Czyli w każdy wtorek gole brodę. Jeżeli dopiero zaczęliście swoją przygodę z językiem angielskim, to z pewnością te informacje wystarczą Wam, żeby zapoznać się z czasem Present Simple. Dziękuję bardzo, że dotrwaliście do końca. Bardzo proszę, subskrybujcie, łapki w górę i do usłyszenia.